The Coast Guard is warning of a tsunami. The risk of an imminent forest fire. Astrologists report that a devastating meteor will strike the city in the near future. Seek shelter immediately, if any is available. Witam Was tutaj, cześć, jestem Awizonarz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines Info. Dziś trochę nietypowo. Jak może zauważyliście, pojawił się nowy dodatek do City Skylines PlayStation 4 Natural Disasters. Powinien się pojawić jeszcze jeden dodatek z Rock Radio z trzema nowymi stacjami radia. Jednakże jeszcze się nie pojawił, jak widzicie, jest opcja dostępna. I nietypowo zaczynamy też od tego miejsca, ponieważ chciałem jeszcze Wam pokazać nową rzecz. Pojawiła się nowa, bardzo ważna, znaczy przyjemna rzecz, którą na pewno przetestujemy sobie w którymś odcinku. To jest, jak wchodzimy w nowa gra, mamy opcje dwie. Nowa mapa, czyli standardowa, lub nowy scenariusz. I tu jest, mamy parę scenariuszy, jest ich chyba pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, mamy pięć scenariuszy. Dostajemy oczywiście trofea, jeżeli przejdziemy pięć pomyślnie i pięć przegramy. No i tak. Cele są, jak widzicie, mamy cele, no i zasoby miasta standardowo i gramy scenariusz i musimy go wygrać. Czyli na przykład tutaj warunki porażki, no to nie możemy grać dłużej niż 350 tygodni w grze. Liczba ludności poniżej 1. Miasto ma fundusze w kwocie 0. Okej, okay, tutaj nie rozumiem zbytnio o co chodzi, ale no scenariusz to nowa rzecz, którą na pewno warto przetestować. Dzisiaj nie będziemy patrzeć, bo mamy... Dużo jest nowych rzeczy, które chciałbym pokazać. I teraz wejdę sobie w swoje miasto własne. Ponieważ miasto, które nagrywamy normalnie na odcinkach, zostanie zniszczone, jak już wcześniej mówiliśmy, w weekend. W niedzielę podczas live'a. Więc dzisiaj nawet nie będę pokazywać dużo katastrof, może jedną tylko pokażę tak dla formalności, żeby było widzieć, jak to wygląda. A dokładnie wszystkie katastrofy i jak to wygląda ze zniszczeniem, no to będziemy widzieć już niedługo. Ogólnie wszystkie, cały dodatek jest trochę drogi i tu nie chodzi mi o cenę jego za zakupienie dodatku, tylko nawet wykorzystywanie go w grze, ponieważ pieniądze, jak widzicie, mamy tyle pieniędzy i jak ja chwilę się przed chwilą jeszcze pobawiłem, ponieważ jest pół na 23, jak najwcześniej chciałem zobaczyć, no to szybko mi zeszły pieniądze. Dobrze, tak, tutaj mamy standardowe miejsce, to tutaj jest niedługo nie grałem w tym mieście, nawet nie ma jeszcze stadionów. No ale tak, pierwsze co się rzuca na oczy, to tak, zmieniło się nam tutaj to. To jest akurat po aktualizacji 4.0, o której też zaraz coś powiem. Pieniądze nam się znowu przestawiły na dolary, ale to już nie będę o tym nic mówić. Pojawiła się nowa zakładka katastrofy i zaraz Wam pokażę, tutaj się trochę zmieniło menu. I tak, po pierwsze, co się zmieniło na korzyść czego nie było ostatnio, to to, że autozapis naprawdę działa. Jeżeli się zapisuje, to nie jest tak, że po autozapisie, no to od razu nam wywala i się robi biały ekran, tak jak to było wcześniej. Teraz już tak nie jest, co oczywiście jest bardzo fajnie. Lagować czasami się jeszcze gra potrafi. Losowa częstotliwość katastrofy. Tutaj ustawiłem, jaką bardzo być losowa i na maksa wziąłem, tak żeby było ciekawie. Coś jeszcze tutaj ustawiłem, tak, jeżeli chodzi o tramwaje, jeżeli zaraz znajdziemy, czekajcie, a tutaj gdzieś były tramwaje, nie tutaj, widzicie, lagować się jeszcze laguje i co do tramwaji, tory chyba nigdy nie zostaną naprawione, tak jak to jest tam na PC, no dobrze, pomijmy to, pojawiła się nowa, bardzo ważna rzecz i to jest darmowe, żeby nie było, to jest darmowe, narzędzie do kształtowania powierzchni. Możemy tworzyć sobie góry, sobie ustawić, że na przykład wciskam tutaj kwadrat, później to i sobie ustawiamy. Mamy oczywiście opcję duży, średniej, niestety jeszcze szybkości nie ma. I mamy też ilość ziemi, łagodzenie, no i wyrównywanie, nachylenie. Tak, to jest ważne. Kolejna rzecz, ścieżki. Nareszcie nam naprawili to, że możemy zrobić kręcne ścieżki. Tak, to się przydaje, no bo jak może pamiętacie, mieliśmy zrobić park. Ale go nie zrobiliśmy, bo nie mieliśmy jak. Jest też nowa opcja naprawienie. Ja jej dzisiaj chyba nie pokażę, bo to działa tylko jeżeli zrzucimy na przykład jakieś tornado czy coś. Kolejną rzeczą jaką jest, no to drzewa to akurat znamy, kamienie i to. Tej całej nie było nic z tego, a to jest jak dla mnie niezbędne do Natural Disasters. Czyli na przykład sobie bierzemy coś takiego. Bierzemy sobie prosto i robimy
Czekajcie. O, coś takiego. To się nazywa dokładnie nabrzeże. Możemy dzięki temu, jak jest tsunami na przykład, to nie przebije się. A żeby jeszcze było lepiej co do tsunami, tak jak weźmiemy sobie to stąd, trochę jeszcze jest przelagowana. Może po aktualizacji przed chwilą. To mamy jeszcze wał. No i przez coś takiego to już jest o wiele trudniej. A jeżeli jeszcze bardzo się boimy, że coś nam tutaj może wejść, to z tyłu możemy zrobić jeszcze taki wielki, się dobrze nazywa, kanał głęboki. No i przez to już tsunami nie powinno teoretycznie przejść. One to trochę też kosztuje. No i takie rzeczy się pojawiły. Ogólnie kanały się przydają głównie do naturalizacji, to jest jak są jakieś katastrofy. Ewentualnie ktoś chce sobie udekorować jakieś parki, robić, no ale to tak. Kolejną zakładką jest katastrofy. Ja jedną katastrofę wywołam już, ponieważ one się chwilę ładują. Więc, co spuścimy? No spuścimy sobie standardowo jedną z najciekawszych rzeczy, która jest w tym dodatku, czyli no, meteoryty. Zrzucimy sobie nie w to miejsce. O, widzicie, to tu jest przycisk odnawianie i co tyle możemy zrzucić, czyli na przykład mogę teraz wcisnąć tu już kolejny meteor, żeby zleciał. No i jest tego dużo, tego wszystkiego nie będę pokazywać. Jest też tutaj opcja ewakuacji, czyli każdą katastrofę za darmo możemy sobie zrzucić. I jest opcja ewakuacji, gdzie możemy wszystkie na przykład schrony wysłać. Dobrze, ale do schronów za chwilę. Pojawiły się też nowe budynki unikatowe, jak na przykład tutaj Park Meteorów, pomnik upamiętniający katastrofę, no trochę tych nawet park helikopterów, trochę tego jest. Z parków jako takich no, nie widziałem nic nowego, z transportu też nic nie ma, edukacji nie. Pojawiła się nowa rzecz w policji, to są helikoptery policyjne. Ja ich nie będę stawiać, bo to trochę kosztują. Działają po prostu jak zwykłe helikoptery, tylko że działają na określonym przestrzeni, no i latają. Kolejną rzeczą, nie bez powodu pominąłem straż, pożarną jest pogotowie, baza helikopterów medycznych. Się przydaje naprawdę bardzo. Jeszcze, że nim dojdziemy do najważniejszego, mamy nowe rzeczy w kanalizacji. Czyli po pierwsze, możemy stworzyć sobie na przykład teraz taki, to jest dokładnie odpływ wody. Czyli na przykład jak nas tsunami przytopiło, to z tego powinna wylatywać woda, jako ze studzienek. Kolejna to jest jednostka pompująca. Szczerze powiem, nie wiem co to jest. Oni chyba pompują jakoś jeszcze szybciej. Czy coś. Jednostka pompująca posiada. A, oni posiadają flotę ciężarówek, które jeżdżą po mieście po tsunami i zbierają wodę, jakby coś. To też jest bardzo fajne. No i zbiorniki rezerwowe, czyli stawiają sobie taki zbiornik i on w trakcie tsunami czy jakichś innych katastrof przytrzymuje nam wodę. I to wszystko będzie. Jeszcze się tym pobawimy, oczywiście. Nie dzisiaj, tylko w kolejnym odcinku, w którym mieliśmy przygotować miasto do katastrofy. Tutaj się też nam zmieniły zakładki, a to jest tylko wrzucenie wszystkiego do jednego, czyli dzielnice. Dzielnice, no właśnie. Dzielnice i strefy. Drogi są tak samo, jak były wcześniej. No właśnie, czekajcie, zobaczmy, czy jest tutaj jakaś opcja na wejście, co by mi się spodobała. Nie. Dobrze, i zanim dojdziemy do jeszcze jednej rzeczy, tu się nam powiększyło trochę. Mamy nowe panele widokowe, rzecz jasna, czyli na przykład drogi ewakuacyjne, no tutaj nic na razie jeszcze nie ustawiłem, zniszczenia, zasięg radia, zaraz pokażę, i wykres katastrof. Ale najważniejsze, co się pojawiło, mamy nowe radiostacje, czyli możemy sobie ustawić City Scanner, to jest standardowe, Classic Radio, to jest w pakiecie, Cities Radio, to też jest w pakiecie, i God FM, którego nie mogę puszczać na antenie, ponieważ to ma prawa licencyjne i mi wtedy wyrzuca z nagrywania. Więc tego pokazywać nie będziemy. Co miało to trwać 10 minut, już trwa 8. No i więc włączę Cities, abyście zobaczyli, jak to gra. I to jest darmowe. Mają się pojawić jeszcze jakieś chyba 3 radia. No i powinniście już powoli słyszeć radio, które gra. No dobrze, już bez zbędnych wstępów przechodzimy do tego, co jest najważniejsze. Czyli baza helikopterów gaśniczych, to się przydaje bez problemu. I tak, to jest dokładnie, to się nazywa obserwacyjna wieża przeciwpożarowa. Stawiamy sobie coś takiego na przykład tutaj. I jeżeli nam się zrobi pożar w lesie, no to oni zaczną go gasić, aby nie poszedł do budynków. A teraz najważniejsze. Czyli budynki do ratownictwa. Jednostka ratunkowa, no, ten budynek, słowem, trzeba mieć w swoim mieście. Dzięki niemu są helikoptery, które jeżdżą, latają po mieście i naprawiają budynki po zniszczeniach. No i wysyłają też samochodziki, więc bardzo ważne.
Kolejną rzeczą tutaj jest tutaj, to są schrony, jak żeby inaczej. Astrologi report that a devastating meteor will strike the city in the near future. Residents should seek shelter immediately if any is available. Teraz to, co słyszycie, to jest ostrzeżenie o meteorycie, rozmiar 5,5, czyli to jest chyba największe, co może być na konsoli, nie wiem dokładnie jaka jest. I takie komunikaty się pojawiają przez to, że ja tutaj je chciałem zrzucić. I tak, to jest duży schron. Małego nie będę pokazywać, no bo on jest po prostu mały. Mamy dużo nowych informacji. Mamy ilość, to jest 10 tysięcy. 10 autobusów ewakuacyjnych. No i mamy dużo, musimy mieć wodę, żywność i energię. Tak, żeby było dobrze. Ja naprawdę trochę przyciszę. Nie wiem, jak wy mnie słyszycie z tym radiem, bo jeszcze tego nie testowałem. I na przykład, jeżeli chcemy zrobić drogi ewakuacyjne, wysyłamy takie autobusy, które tutaj będą jeździć i zobaczymy, jak oni ocalą tutaj tych ludzi, gdzie będą spadać te meteory. I tutaj taki jeździ autobusik, on zbiera ludzi i później wraca. I on stąd wyjeżdża, co nie? Proste. I teraz, aby ten schron zaczął działać, po pierwsze trzeba do niego podłączyć wodę. A woda jest obok. I co z prądem? Czekajcie. No nie podciągnęcie sobie, oczywiście. Dobrze, i tak, i teraz sobie jedziemy do zakładki katastrofy i klikamy coś takiego i pojawia nam się sygnał, że wszystkie samochody teraz będą wjeżdżać. No prawie wszystkie, na razie jeszcze może o tym nie wiedzą, że mają wjeżdżać, ale zaczynają wjeżdżać. I co to jest? Otóż to jest nowy budynek, wóz ratunkowy, który gdzieś jedzie, nie wiem nawet zbytnio gdzie. Dobrze, ale żeby nam to działało sprawnie, ratowanie, musimy mieć wieżę radiową, która, no jak możecie się domyślać, będzie informować o tym zagrożeniu. Stawiłem największą. Zobaczycie, jak to jest duży zasięg, jak się wczyta. To też ma chwilę. Czekajcie. O, proszę bardzo. Duża antena wystarczy spokojnie, takie 3 czy 4 anteny na całe miasto. I leci. Leci meteor. Nie wiem, z której strony. O, proszę bardzo, oto nasz pierwszy meteor, który widzieliśmy o godzinie dokładnie, no, północ 37 ja go widziałem. Proszę bardzo, drugi meteor i tak wyglądają zniszczenia. Tutaj jeszcze kobietka oczywiście mówi. Nie wiem, ile osób uratowaliśmy, bo dosyć późno wysłaliśmy ostrzeżenie. Powstają takie wielkie dziury. Powiem coś więcej. O, i dokładnie widzicie, co się tutaj dzieje. Co jeszcze jest? Czujnik sejsmiczny, do tego stawiamy i jak są jakieś trzęsienia ziemi, bo ja ostrzegam przed tsunami, no to wiadomo, radar pogodowy, no i radar kosmiczny do właśnie takich rzeczy, żebyśmy wcześniej wiedzieli, bo dosyć późno się dowiedzieliśmy. I teraz, jeżeli coś takiego się nam przytrafiło, na budynkach pojawia się nowe symbole, czyli zniszczone, zawalenie, i jeżeli zaraz stąd helikoptery zaczną lecieć, jeśli zaczną lecieć, bo wysadziło nam też rury, to działa we wszystkie strony. Rury nam też wyrzucają spod powierzchni, spod ziemi. Dobrze, teraz powinno to już zacząć działać. I zaraz stąd zobaczycie, jak zaczynają latać helikoptery. Miał być krótki odcinek. Które pomagają ludziom. Kolejną rzeczą, która się pojawiła tutaj, no to tak. To się zawaliło i jest przycisk do odbudowy, jeżeli coś takiego przyleci. To też nie jest tanie, żeby nie było, ale jak mamy takie budynki, no to one po prostu będą się na nowo budować. Ale jak tu jest taka droga, widzimy, że coś jest z nią nie tak, prawda? No widać, że jest trochę zniszczona. Wchodzimy sobie w zakładkę napraw i naprawiamy. Proszę bardzo, jest naprawiona, gotowa do użytku i po niej samochody będą mogły już jeździć. Naprawiamy dowolne naprawdę kierunki, to też jest fajne. No i sobie po prostu jeździmy, tak? Przyciąganie jest standardowe, czyli tutaj na razie nic nie zostało naprawione. I tak, ma ludzie jeszcze o wodę. Co jest z wodą nie tak? Przecież powinniśmy mieć wodę. Akurat co do wody, wszystko, wszystkich odcięło co do wody. Czekajcie, bo tutaj, tu się zrobiła naprawdę katastrofa. I tak, możemy sobie teraz wejść na przykład z mapy. Przyspieszmy trochę ten czas, bo chciałem pokazać coś jeszcze. Wykrywanie katastrof, no to na razie nic nam nie wykryje. Radio i legenda zniszczeń, no to tutaj widzimy, że coś się działo. No i tutaj jest niby ten jeden schron. Tutaj go zaraz zobaczymy. O, proszę bardzo, czekajcie, jak mi się uda go złapać. Proszę
bardzo. Helikopter. Leci. O, i naprawili też nagrywanie. Świetnie. I proszę bardzo, leci helikopter. Zaraz nam ugasi. Gasi to chyba nie będzie gasić, ale będzie sprawdzać, czy już jest bezpiecznie. Proszę bardzo, lecimy helikopter. Nawet nieźle on wygląda. O, proszę bardzo. Dobrze, i ogólnie to tyle, co bym powiedział na póki co. Jeżeli chcecie więcej dokładnych informacji, to będzie oczywiście jeszcze opis dodatku, tak byśmy mniej więcej po tygodniu lub dłużej, kiedy już zobaczymy dokładnie. On tu sobie wylądował i tam ludzie wychodzą i sprawdzają. Później budynek jest gotowy do odbudowy. I tak, z rzeczy jeszcze informacyjnych tylko powiem, że odcinek pojawi się w czwartek nowy, gdzie będziemy ustawiać w naszym mieście Snowfall na właśnie tego typu budynki. No i w weekend, jak już mówiłem, będzie zniszczenie i w piątek jeszcze będzie ostatni film, w którym pokażemy mniej więcej, co się działo przez te no, całe prawie 60 odcinków, bo to też nie było takie krótkie. No dobrze, ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam podoba, możecie zostawić łapkę w górę. I jeszcze na samo zakończenie puszczę wam najnowszy zwiastun, który dzisiaj się pojawił, a potem po tego dodatku. No dobra, no i leci. Chyba będzie wydawać. A nie, jednak nie, czekajcie. Mam na jakąś wypadność? Poszukiwanie poszkodowane. A, no tak. No, cześć. Haven't you been hearing more about disasters lately? I'm not sure if it's just me, but I feel like meteors and sinkholes just didn't happen as much when I was younger. Maybe I just wasn't paying attention. Warning of a tsunami approaching the area. Citizens are urged to take caution.